TDJ jest polską prywatną firmą inwestycyjną, która od ponad 30 lat prowadzi działalność w wielu sektorach gospodarki. Najważniejszym obszarem działalności firmy jest inwestowanie w akcje dojrzałych spółek, a następnie poprzez aktywne zarządzanie podnoszenie ich wartości. Obecnie większość inwestycji spółki skupiona jest w przemyśle ciężkim. TDJ to dzisiaj przede wszystkim Grupa Famur, Polska Grupa Odlewnicza, Grupa Kapitałowa Zamet Industry, Pemuk oraz Glinik. Grupa Famur jest wiodącym w Polsce oraz liczącym się na rynku globalnym producentem maszyn i urządzeń górniczych. W ramach grupy funkcjonuje kilkanaście zakładów zlokalizowanych w całej Polsce, a także w Niemczech i Rosji. Katowicki Remak to największy w Polsce i liczący się na świecie producent kombajnów chodnikowych. Produkowane przez Remak kombajny umożliwiają drążenie chodników i tuneli w każdych warunkach górniczo-geologicznych, dzięki czemu są jednymi z najpopularniejszych urządzeń tego typu w kraju i za granicą. Mający swoją siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim zakład Pioma jest producentem maszyn i urządzeń górniczych specjalizującym się w systemach transportu ciągłego i przeładunku oraz transportu materiałów i ludzi. Systemy transportu dostarczane przez Piomę w pełni zaspokajają potrzeby logistyczne zakładów górniczych w zakresie transportu ludzi, urządzeń i materiałów. W nowosądeckim zakładzie Nowomag produkowane są kompleksowe systemy odstawy urobku węgla, na które składają się przenośniki zgrzebłowe, ścianowe i podścianowe oraz kruszarki urobku. Przenośniki Nowomag są dostosowane do wszystkich typów systemów posuwu i współpracują z różnymi typami kombajnów. Zlokalizowany w Tarnowskich Górach Fazos jest producentem zmechanizowanych obudów ścianowych dla górnictwa, dostarczanych w ramach kompletnych systemów wydobywczych. Każda obudowa produkowana w zakładzie Fazos projektowana jest pod konkretne warunki górniczo-geologiczne. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom technicznym opartym m.in. na sterowaniu firm Dams i Georyt, obudowy Fazos są uznanym produktem na globalnym rynku górniczym. Sam Famur jest producentem kombajnów ścianowych dla górnictwa węgla kamiennego. Kilkudziesięcioletnie doświadczenie w produkcji tego typu maszyn umożliwia firmie projektowanie nowoczesnych i w pełni zautomatyzowanych kombajnów sprawdzających się nawet w najtrudniejszych warunkach. Nowocześnie wyposażone, nowo wybudowane hale produkcyjne Famuru pozwolą na dodatkowe zwiększenie niezawodności i poprawę jakości wyrobów, a tym samym wpłyną na wzrost bezpieczeństwa pracy górników. Maszyny produkowane w zakładach grupy Famur pracują w kilkunastu krajach na całym świecie, m.in. w Czechach, Rosji, na Ukrainie, w Meksyku i Hiszpanii. Kompleks ścianowy to nie tylko maszyny i urządzenia, ale również zintegrowany system podziemnej infrastruktury informatycznej. Zastosowanie zintegrowanego systemu wpływa na bezpieczeństwo pracowników i zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych przy jednoczesnym wzroście wskaźników dyspozycyjności urządzeń. Nad innowacyjnością produktów grupy czuwa ponad 40 inżynierów pracujących w Centrum Badawczo-Rozwojowym Famur Institute, odpowiedzialnym za rozwój i wdrażanie najnowszych rozwiązań technologicznych. Ostatnim osiągnięciem Famur Institute jest projekt kompleksu do wybierania pokładów niskich, pozwalający wydajnie wydobywać cienkie pokłady węgla niedostępne do tej pory techniką ścianową. Kompleksy ścianowe grupy Famur zapewniają optymalną wydajność wydobycia w każdych warunkach, zarówno w bardzo niskich, jednometrowych pokładach, jak i w ścianach sięgających ponad 5 metrów. Polska Grupa Odlewnicza jest podmiotem dominującym grupy kapitałowej, która należy do grona największych w Polsce producentów odlewów ze stopów żelaza, przede wszystkim odlewów żeliwnych i staliwnych. Zlokalizowana w Wielkopolsce odlewnia żeliwa Śrem to jedna z największych odlewni w Polsce.
Specjalnością zakładu jest produkcja i obróbka odlewów wykorzystywanych w przemyśle stoczniowym, motoryzacyjnym, maszynowym i energetycznym. Zakład produkuje odlewy o masie od 1 nawet do 20 tysięcy kg. Kolejny zakład działający w ramach Polskiej Grupy Odlewniczej, Pioma Odlewnia, znajduje się w Piotrkowie Trybunalskim. Spółka specjalizuje się w jednostkowej i krótkoseryjnej produkcji odlewów staliwnych i żeliwnych wysokiej jakości. Łącząc długoletnie doświadczenie, bogatą tradycję odlewniczą, posiadaną wiedzę, zaplecze produkcyjne i nowoczesne metody zarządzania, Polska Grupa Odlewnicza oferuje produkty spełniające wysokie standardy i normy europejskie. Wydzielona z grupy FAMUR Grupa Kapitałowa Zamet Industry z Piotrkowa Trybunalskiego to lider na rynku produkcji konstrukcji stalowych i maszyn. Jakość produktów i efektywność procesów grupy udowodniona została licznymi polskimi i międzynarodowymi certyfikatami. Aktualnie spółka tworzy grupę kapitałową, na którą składają się Zamet Industry oraz spółka zależna Zamet Budowa Maszyn z Tarnowskich Gór. Zakład Zamet Budowa Maszyn jest dostawcą maszyn i urządzeń dla hutnictwa oraz zakładów przetwórstwa stali i metali nieżelaznych. W ramach spółki funkcjonuje również zakład w Bytomiu, powstały w oparciu o wydział mechaniczny dawnej huty Zygmunt. Grupa kapitałowa Zamet Industry oferuje klientom m.in. stalowe konstrukcje wielkogabarytowe, które wraz z produkcją urządzeń dźwigowych i przeładunkowych oraz urządzeń do podwodnego wydobycia ropy i gazu stanowią zasadniczą część produkcji firmy. Produkty Zametu pracują m.in. na platformach wiertniczych Morza Północnego, Zatoki Meksykańskiej czy Indii. Katowicki PMUG, funkcjonujący obecnie w strukturach FAMUR-u, zajmuje się produkcją konstrukcji stalowych i urządzeń przemysłowych. Świadczy usługi budowlano-montażowe, remontowe oraz transportowe. Spółka działa głównie w sektorze górniczym.